Jednak szedł tą drogą tej tradycji, powiedziałbym, właśnie solidarnościowo-giedroyciowo jakiś Lecho Kaczyńskiej, prawda? No, ale z drugiej strony mieliśmy wydarzenia w Przemyślu. Och tak, ale słów to mamy mnóstwo, wie ale pani. To przede wszystkim było bagatelizowanie, to znaczy, gdy były niszczone groby ukraińskie w Polsce, czy gdy doszło do ataku na dom Ukraińców w Przemyślu, czy na ich procesję, to nie było ostrej reakcji. Zgadzam się, tutaj jest duży problem. Ja zresztą na niego zwracałem wielokrotnie uwagę, tu nie powinno być żadnych światłocieni. To znaczy w momencie, kiedy dochodzi do takich rzeczy na terenie Rzeczypospolitej, reakcja władz nie powinna polegać na pomniejszaniu tego, tylko po prostu na bardzo prostym potępianiu, politycznym potępianiu tego typu działań. To jest zawsze pierwszy krok, jeśli chodzi o taką etyczną postawę polityki. Potępienie. Potępienie, powiedzenie, to nie jest zgodne z naszymi zasadami. Bez żadnych dodatków. Potem się ustala szczegóły w śledztwie. To, co powinno w tym momencie być zrobione, moim zdaniem z całą pewnością powinno się w tym momencie doprowadzić do tego, żeby w tych wszystkich sprawach zniszczeń pomników były wspólne śledztwa polsko-ukraińskie. Dlatego, że tu wchodzi w grę kwestia prowokacji i na pewnym etapie już przestaniemy odróżniać. Oczywiście obecności też, bo nie, że usprawiedliwiamy wszystko Rosjan, to jest łatwo powiedzieć, no, nie, że Rosja prowokuje, ale też nie da się tego zbagatelizować. Chyba to jest bardzo realistyczna sprawa. My nie możemy być w takiej sytuacji, państwo polskie nie może być w takiej sytuacji, że właściwie już na końcu to nie wie, kto rozburzył pomnik, dlatego że w tym może mieć interes i ten, i tamten, i siamten. Ponieważ to się zdarzyło po obu stronach, ponieważ nie zawsze reakcje były takie, jak powinny być, były różne w stosunku do różnych incydentów. Znaczy, trzeba powiedzieć, że na Ukrainie na te ostatnie dwa wandalizmy była jasna reakcja władz instytucji. Tak, ale też one miały, szczególnie te wydarzenia w Bykowni, uderzały także w społeczność ukraińską, więc one miały troszkę inny wymiar. Ale w Bucie po atakach... Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest duża rola ambasadora też Szczecy, który to świetnie rozumie i myślę, że w odpowiedni sposób raportuje do Kijowa te nastroje, jakie dominują w Polsce. Krótko mówiąc, tu jest konieczne prowadzenie wspólnych śledztw, tak żeby było pełne zaufanie i pełna obustronna kontrola nad tym, co się dzieje. A jak pan już tak na koniec, to jest bardzo, ale duże też pytanie, ocenia, czy rzeczywiście rola, jaką odgrywa UPA w budowaniu tożsamości ukraińskiej, w polityce historycznej, zaczyna być... Jest, na pewno nie wzrasta obecnie i to jest przereklamowane w Polsce. Znaczy to jest... Co nie znaczy, że oczywiście nie trwa tam... To w Polsce nie jest widziane we właściwych proporcjach, chociaż oczywiście, to czym pani mówiła i dzisiaj, i wielokrotnie, jest ten problem, że można zrozumieć jakby oparcie tradycji o tradycję UPA, dzisiejszej tradycji państwowej, dlatego, że Ukraińcy innej nie mają, ale nie można zrozumieć przyjmowania jakby w krąg tej tradycji ludobójstwa. Więc Ukraińcy muszą sobie sami... Ja nie wierzę w to, że można komuś umeblować w takich sprawach. My im możemy powiedzieć, co uważamy. Ja to wielokrotnie wykorzystałem ze swoich dobrych relacji, ale mam w pamięci słowa arcybiskupa Michalika, który w tej sprawie był bardzo przenikliwy. Powiedział, to się tego komuś nie umebluje. My nie umeblujemy im, oni nie umeblują nam. Nie róbmy sobie takich złudzeń, że możemy powiedzieć Ukraińcom, kto będzie ich bohaterem. Ale mamy różne instrumenty, żeby na to trochę wpłynąć. I to trzeba robić. Przede wszystkim trzeba mówić Ukraińcom jasno, że jeśli UPA... to z wyraźnym wyłączeniem tych elementów tradycji UPA, które dotyczyły ludobójstwa w odniesieniu do jakiejkolwiek grupy etnicznej. Bardzo dziękuję. Doktor Paweł Kowal, historyk z Polskiej Akademii Nauk był Państwa gościem i tyle co z Anną Piekutowską dla Państwa przygotowałyśmy. Program realizował Krzysztof Woźniak. Informacje, a po nich Maciej Zakrocki zaprasza na rozmowę z profesorem Grzegorzem Gorzelakiem. Światopodgląd. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Kredyt bym chciał chyba wziąć, albo pożyczkę może nawet. Mamy kredyt idealny dla pana. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie nominalne nie może w stosunku rocznym przekraczać stopy odsetek maksymalnych, wynoszących 4. O prawach konsumenta, produktach finansowych, kruczkach w umowach i trudnym języku ekonomii. Krótko i konkretnie. Przewodnik finansowy. TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 10:55. Aleksandra Dziadykiewicz. Reklama. Każda chwila jazdy BMW jest okazją do radości. Wjedź w nowy rok nowym BMW. Już dziś odwiedź swojego dealera BMW i skorzystaj z najlepszej oferty na ostatnie modele z rocznika 2016 w niepowtarzalnej cenie. BMW. Radość z jazdy. Wyrusz z nami w podróż i odkryj prawdziwie francuski szyk, czar i smak. Bo już teraz tydzień francuski w Lidlu.
a w nim wyśmienite francuskie sery, wyborne wędliny i wiele, wiele innych. Na przykład oryginalne francuskie sery już od 4,99. Tak, od 4,99. A salami z orzechami włoskimi 8,99 za 250 gramów. Jedynie 8,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza. Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600x60 w cenie 300x30. Nie wierzysz? Zadzwoń 813-813-813 lub wejdź business.upc.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 16.40, Wojciech Kowalik. Policja szuka kierowcy samochodu terenowego, który uciekał dziś w okolicach Gdyni przed patrolem drogówki. Podczas pościgu radiowóz dachował, a dwóch policjantów zostało rannych. Po ucieczce kierowca porzucił samochód w lesie. Policjanci już ustalili, że był kradziony. Brytyjska premier zapowiada, że jej rząd jutro opublikuje tak zwaną białą księgę na temat Brexitu. Przedstawi w niej parlamentowi strategię w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Premier zobowiązała się do publikacji oficjalnego dokumentu pod presją grożących antyrządową rebelią proeuropejskich posłów partii konserwatywnej oraz opozycyjnych deputowanych. Niemiecki rząd wzywa obie strony konfliktu na wschodniej Ukrainie do natychmiastowego przerwania walk. To umożliwiłoby udzielenie pomocy humanitarnej mieszkańcom. Rzecznik rządu mówi, że Berlin potępia eskalację konfliktu. Walki w rejonie miasta Awdijiwka w okolicy Doniecka wybuchły w niedzielę. W mieście wprowadzono stan wyjątkowy. Od tego roku miejskie przedszkola muszą zapewnić miejsce dla wszystkich trzylatków. W Poznaniu szacuje się, że dla mniej więcej 2000 dzieci w tym wieku nie będzie miejsce w publicznych przedszkolach. W tej sytuacji miasto planuje kupić miejsca dla trzylatków w prywatnych placówkach. Problem braku miejsc dla trzylatków wynika m.in. z nowych przepisów, ale także cofnięcia przez rząd PiSu obowiązku szkolnego dla sześciolatków, mówi wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Gdy sześciolatki zamiast pójść do szkoły zostały przy szkolach w większości, ta sytuacja się pogorszyła. Budujemy w tej chwili nowe obiekty, ale nie jesteśmy w tak szybkim stanie nagle zbierać 2000 miejsc przedszkolnych. Stąd też potrzeba zorganizowania tego konkursu. Innego wyjścia nie mamy. Nie wiadomo jednak, czy prywatne przedszkola zdecydują się odsprzedać miastu po niższej cenie wolne miejsca. Do tego tematu wracamy w magazynie reporterów Tok FM Godziny Szczytu. Start tuż po informacjach o 17.00. Pogoda. W nocy najzimniej będzie na południowym zachodzie, tam do minus 12 stopni. Na południu i Pomorzu od 3 do 6 stopni mrozu, w centrum kraju minus 2, a na Podkarpaciu 0. Na południu i Lubelszczyźnie może padać marznący deszcz, może więc być ślisko, a w centralnej Polsce niewykluczony przelotny śnieg. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To mieli pola, które były otoczone murem. 20 lat mogłeś tam mieszkać. No właśnie, z tych pól przecież rosną. Co się stało? Maciej Zakrowski, dzień dobry. Od kilku dni toczy się dyskusja na temat projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Pomysłodawca tej ustawy, pan poseł Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, zapewnia, że jest to projekt korzystny dla Warszawy i podwarszawskich gmin. Zapewnia również opozycję, że nie chodzi o skok polityczny na Warszawę, ale o stworzenie dobrego modelu metropolitarnego. No i dlatego dzisiaj
w naszym studiu najlepszy w Polsce specjalista od modeli metropolitarnych, profesor Grzegorz Kożelak, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Europejskich Regionalnych i Lokalnych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Żeby nie być gołosłownym, że pan jest miłośnikiem rozwoju państw wokół metropolii, dwa króciutkie cytaty z pana z opracowania pod tytułem Dlaczego potrzebna jest metropolia warszawska? Otóż pisał pan: metropolizacja jest jednym z najważniejszych wyznaczników współczesnego modelu rozwoju. Albo metropolie są centrami wymiany dóbr, kapitału i informacji. Otwarte bramy, pijane straże. Metropolie często określane są miarą najważniejszych węzłów globalnej przestrzeni przepływu informacji. Czyli dobrze sądzący zamierzają. No jeszcze można dodać takie powiedzenie jednego z najwybitniejszych uczonych światowych, Manuela Castelsa: metropolie rządzą światem. Perła królestw. I od losu polskich metropolii będzie zależało również miejsce Polski w globalnej gospodarce, w której konkurencję wygrywa się innowacjami. Zawsze każdy historyk mówi: data absolutna. No ale to jest pewne. Herbaty nie staje się ona słodsza i metropolia warszawska żyje swoim własnym życiem, niezależnie od tego, czy będziemy ją łączyć z bardzo odległymi gminami, jak Góra Kalwaria, Pruszków, Raszyn i tak dalej, Raszyn z zakładką Warszawą, robiąc jakiegoś ustawowego potworka, który do tego jeszcze jest i źle zdelimitowany przestrzennie, i jest niezgodny z konstytucją, jak sądzę, i również pozostawia w swoim tekście, który został zaprezentowany, bardzo wiele pominięć, niejasności, wątpliwości i prawdopodobnie, gdyby został stworzony w tym kształcie, w jakim jest to zapisanie, prowadziłby do kompletnego chaosu zarządczego, czyli owszem, metropolie istnieją, metropolie są silne i metropolie się powinny rozwijać. Trzeba pamiętać, że jedną z pierwszych ustaw, jakie pan prezydent Duda podpisał, to była ustawa o związkach metropolitalnych, tuż po objęciu urzędu, uchwalona jeszcze przez PO-PSL. Ta ustawa nie została zniesiona, nie została odwołana. Ona stwarza szansę na koordynację wielu najrozmaitszych płaszczyzn działalności różnych systemów, systemu komunikacji, transportu publicznego, gospodarki śmieciami, no bardzo wieloma rzeczami, tylko te związki metropolitalne powinny powstać i jeżeli one nie chcą powstać samorzutnie, to owszem, rząd może te związki w pewnym sensie zadekretować. Ale czym innym jest stworzenie związku metropolitalnego kilku najważniejszych miast Polski z otaczającymi ich gminami, a czym innym jest robienie jakiegoś kadłubka ustawowego, który jest rzeczą absolutnie oczywistą, jest powoływany tylko po to, żeby wyrwać miasto stołeczne Warszawa w jego obecnym kształcie z rąk niesłusznej opozycji i oddać władzę w tym mieście obecnie ekipie rządzącej. No dobrze, ale to pozwolę sobie na taki komentarz, że zabrzmiało to trochę jednak jak komentarz polityka opozycji. Czy mógłby pan wykazać na podstawie swojej wiedzy, kompetencji w tej dziedzinie, dlaczego, jak się w ogóle uważa, dobrze by było, żeby Warszawa była metropolią? Zresztą już kiedyś pan pisał, że Warszawa jest metropolią, ale jak pan powiedział, choć w skali międzynarodowej relatywnie niskiego rzędu. Ten miejsce Warszawy w uporządkowaniach metropolii światowych rośnie, ona się podnosi. Ostatnie badania pokazują, że z punktu widzenia powiązań biznesowych, z punktu widzenia powiązań decyzyjnych, są takie badania prowadzone w Wielkiej Brytanii, Warszawa o dziwo znalazła się na 18 miejscu w świecie. To jest zaskakujące, no ale niewątpliwie stolica dużego kraju, 6 obecnie Unii Europejskiej, a 5 po wyjściu Wielkiej Brytanii, też nabiera rangi z racji tego, że jest najważniejszym centrum znaczącego kraju, znaczącej gospodarki. Jest to niewątpliwie no, z tego punktu widzenia lider w Europie Środkowej. Ale no, nie ma żadnego dowodu, że po stworzeniu tego nowego miasta stołecznego Warszawy, rola Warszawy w gospodarce, w kulturze Polski, Europy i świata wzrośnie. Ona prawdopodobnie zmaleje, dlatego że Warszawa będzie fatalnie zarządzana. No parę uwag.
życzy sobie pan redaktor? Nie, no żebyśmy właśnie wiedzieli, bo z jednej strony mówi pan, że to jest trend naturalny, z drugiej strony nawet zaznaczył pan, że może tak być, że władza w pewnym sensie wymusi taki proces właśnie skupiania się wokół tej metropolii. Nie skupiania się, podejmowania wspólnych działań przez główne miasto obszaru metropolitalnego ja i otaczające delfiny. Do tego nie trzeba tworzyć nowej struktury ustroju samorządu terytorialnego w Polsce, która się nazywa Metropolitalna Jednostka Samorządu Terytorialnego. Wystarczy związek między nimi, związek metropolitalny, który już został zadekretowany w ustawie o związkach metropolitalnych i które to dwa związki metropolitalne są już w tej chwili w Sejmie w postaci projektu ustaw, to znaczy Śląski i Poznański, a być może jeszcze powinien być powołany taki związek trójmiejski. To znaczy trzy główne miasta Trójmiasta plus otaczające gminy. Te możliwości koordynacji w ramach związku i lepszego wykonywania pewnych ludzi wspólnych istnieją już w obecnie istniejącym porządku ustawy. W uzasadnieniu do tej ustawy mówi się na przykład, że o której dzisiaj rozmawiamy, dotyczącej miasta stołecznego. Sprawdziłem, ten twór będzie miał mniej więcej 1500 km². Powoływany jest Berlin, który ma w tej chwili prawie 900 km², ale 3,5 miliona ludzi. Powoływana jest Praga, która jest w tej chwili mniejsza od obecnej Warszawy. Jako te jednostki, które funkcjonują jako wyodrębnione de facto województwa, to znaczy Berlin na prawie kraju, landu, a Praga też na prawie tak zwanego kraju w Czechach. Nie ma żadnego powodu, żeby trzykrotnie co najmniej powiększać Warszawę. Delimitacja jest bardzo niejasna. No, kuriozalny przypadek. Także proszę Państwa, radio Koncita i już. Otworu Podkowy Leśnej, która ma być jakąś białą plamą, enklawą. Pan poseł Czy ty się wyłączysz, czy nie?